Na pewno się Państwo zastanawiacie tym razem, widząc tę miniaturkę, w którą Państwo uprzejmie raczyli kliknąć, wiedząc, o czym będzie mowa. Tak sądzę, że tym razem bardziej się Państwo zastanawiacie nie, co ja Państwu powiem, tylko jak ja to powiem. No, jeśli chodzi o to, jak postaram się być maksymalnie analityczny i nie uruchamiać dodatkowych emocji, bo one i tak są, jeśli chodzi o to obrzydlistwo, jakim było otwarcie igrzysk w Paryżu, są już i tak wystarczająco rozbuchane. Ale myślę, że jeżeli chodzi o to, to zwrócę Państwu uwagę na kilka aspektów sprawy. Zacznijmy od tego, co tam się zdarzyło. Bo w tych emocjach, w tych relacjach, w rozmaitych polemikach, które się rozpoczęły, zdominowała wszystko sprawa sparodiowania w sposób bluźnierczy obrazu Leonarda da Vinci'ego Ostatnia Wieczerza, czyli de facto Ostatniej Wieczerzy, symbolu religijnego, kultu, obrazy uczuć religijnych, no i przede wszystkim chodzi tam o uczynienie jakiejś tłustej transwestytki albo transwestyty, trudno powiedzieć, w całym tym towarzystwie określać, być poza jednym, jedynym wypadkiem, o czym też za chwilę trzeba powiedzieć. Ta postać, która miała parodiować Jezusa, postaci dookoła niego, potem stół jakby tej Ostatniej Wieczerzy zamieniony w coś w rodzaju wybiegu, po którym, pewnie to wszyscy oglądali, opowiem, po którym to krążyły jakieś obrzydliwe postacie z dekadenckich, jakichś zupełnie wyuzdanych, przepraszam, używam starego świeckiego słownictwa, bo może algorytm go nie zna i nie skojarzy, a Państwo skojarzą, tak, z jakiejś wizji, jakiejś orgii zupełnie zdegenerowanych postaci, wszystko to zanurzone w głębokiej seksualności. I zwracam uwagę, tam było znacznie więcej rzeczy obrzydliwych niż tylko obraza uczuć religijnych, do której skądinąd jesteśmy już przyzwyczajeni, bo to jest modne i bezpieczne obrażanie uczuć religijnych chrześcijan. Innych religii nie, one sobie wywalczyły taki status, że ich się nie obraża, a jak się obraża, to się kończy jak Charlie Hebdo, ale do bluźnierstw wobec katolików, wobec chrześcijan już żeśmy się przyzwyczaili. I aż się dziwię, że to bluźnierstwo ukryło inne rzeczy. Zobaczcie Państwo, jeżeli ktoś chce, niech odwinie, co tam potem, co za stwory łaziły poprzebierane w parodie strojów z agencji towarzyskiej, w jakieś lateksy, w jakieś skóry. Po pierwsze jakieś straszliwe dziwolągi, czyli facet stary, brodaty z silikonowymi, doklejonymi czy doszytymi cycami, nazwijmy to najuprzejmie, jak można powiedzieć, w te jakichś obcisłych wdziankach, koło niego jacyś goście, faceci chyba, jak mówię, poza jednym wypadkiem nie można określić biologicznej płci, właśnie w pończochach siatkowych, wysokich szpilkach, gorsetach, do tego jakiś obrzydliwy, zupełnie bezkształtny starzec opakowany w błękitny lateks, który tarzał się w owocach, udając Bachusa. I w tym wszystkim, jeszcze człowiek bez nóg. Co może się wydawać, że w politycznie poprawnym dyskursie no, niepełnosprawni traktowani są jako mniejszość prześladowana, która rzekomo jest dyskryminowana i może ktoś odebrać wypuszczenie na wybieg człowieka bez nóg jako taki rodzaj dowartościowania, ale w tym kontekście wiem, że większość z Państwa jako ludzie normalni w to nie uwierzycie, ale ludzie z amputacjami, że amputacje też są fetyszem seksualnym dla tych dekadenckich, zboczonych kręgów, którym oddano wielką część, najbardziej głośną część otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To też to A, amputi to jest jedno z tych LGBT, w tym anagramie, w którym jest coraz więcej liter i pewnie też jest jednym z tych pasków na tych dziwacznych flagach, które mają to całe zdziczenie i zdziwaczenie symbolizować. I w tym wszystkim, żeby już był komplet perwersji, jeszcze do tego mała dziewczynka, na oko 12-letnia, która siedzi i jak się zrobi screen, nie sądzę, żeby ktoś zrobił
do tego wszystkiego jakieś fotomontaże, bo oczywiście to się w internecie zdarza, a ja nie odpowiadam w tym sensie, że nie zrobiłem osobiście powiększenia tej sceny, nie zeskrinowałem, nie powiększyłem, ale chodzą to po internecie zdjęcia z tego właśnie, z tego niby to ostatniej wieczerzy sparodiowanej w stylu dekadencko-burdelowym, a la Caligula, nie wiem jakby to ująć, i tam tuż koło tej dziewczynki, mniej więcej tak, że na wysokości jej głowy wypadają genitalia, stoi facet. To jest ten jedyny wypadek, kiedy można powiedzieć, że to biologiczny facet, bo wystaje mu to po prostu z tych obcisłych lateksów, wystają mu tak zwane drugorzędne cechy płciowe. Czy trzeciorzędne już. Wiecie Państwo, o czym mówię. Nie powiem otwarcie, co mu wystaje, bo algorytm czuwa, ale żeby było do kompletu, to jeszcze i pedofilia. Też została tutaj zaprezentowana jako wielki powód do chwały Francji. Ale wcześniej, co też prześlepiono, była już rzecz dla wielu kultur odrażająca i obrzydliwa. I szczerze mówiąc, w ogóle odrażająca i obrzydliwa, czyli gdzieś tam coś było o miłości i wątek taki, że biegnie kobieta, za nią biegnie facet, ona biała, on czarny, drugi facet żółty i gdzieś tam wpadają do garsoniery i ci faceci się zaczynają całować ze sobą i jakby z tą kobietą, no tak zasugerowane, no ale to równość, to było w kluczu równość, tak rozumieją Francuzi dzisiaj równość. Braterstwo, siostrzeństwo. No i jeszcze do tego ten wątek celebrowania jako części francuskiego dziedzictwa ludobójstwa. Ludobójstwa, obcięta głowa, trzymana w ręku, prawda, w krwawym anturażu, to wszystko, co miało nawiązywać do tradycji gilotynowania, czy do kilkudziesięciu tysięcy, jeszcze ponad 100 tysięcy osób niewinnych zamordowanych w ramach rzeczywiście francuskiej historii. Myślę, że tam jeszcze można by więcej znaleźć elementów, które tworzyły to okropne widowisko, ale na tym poprzestańmy. I ja się nie chcę oburzać. Ja chcę, bo oczywiście można mówić mnóstwo rzeczy o skandalu, o tym, że jak dotąd przynajmniej pedofilii czy amputacji nie wciągano w takie spektakle. Można powiedzieć o tym, jak Francuzi załatwili sportowców, którzy przecież nie jechali tam na jakieś manifestacje polityczno-ideologiczne. Miało być normalne otwarcie, płyną sportowcy statkami, dobra, taki nowy pomysł, zwykle maszerowali, machają, znicz, coś tam, gry, igry, to wszystko zginęło. No i oczywiście nie brak idiotów, którzy są z tego powodu w Polsce bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że pisowcom zrobiono na złość, bo w swym ciężkim ograniczeniu umysłowym oni są w stanie tylko tyle zrozumieć, że pisowcom zrobiono na złość. I jak zniknął największy dureń z polskiego Twittera, czyli pan profesor Sadurski, to teraz pan profesor Matczak go zastępuje i to jest niebezpieczne, bo w przeciwieństwie do Sadurskiego on nie jest aż tak głupi i może być skuteczniejszy. I opowiada, że komu się nie podobało, kto się oburza, ten Hitler, bo to Hitler, prawda? Nie. To właśnie Francuzi odpalili Hitlera, jeżeli już. Wykorzystanie Igrzysk Olimpijskich do swojej propagandy, jakakolwiek by ona nie była, to jest właśnie numer Adolfa z 1936 roku. To jest numer, który powtarzali Sowieci, próbowali powtórzyć, dlatego jak w 1980 roku robili olimpiadę, to Zachód ją zbojkotował właśnie po to, że przeczuwali, że ceremonia otwarcia będzie sączeniem propagandy, dzisiaj byśmy powiedzieli lewackiej, sowieckiej dla świata. Pretekst był taki, że prowadzili wojnę wtedy Sowieci, ale w Afganistanie, ale to był oczywisty pretekst, bo ani wcześniej nie przeszkadzało Amerykanom w uczestniczeniu w olimpiadach, kiedy prowadzili wojnę w Wietnamie, ani teraz na przykład nie przeszkadzało, że ludobójczy Izrael też bierze udział, prowadząc ludobójstwo w Strefie Gazy, też bierze udział w tych igrzyskach olimpijskich i w ceremonii otwarcia. Nawiasem mówiąc, zwracam uwagę na decyzję rządu norweskiego, która została ogłoszona i jakoś się nie przebiła, że gdyby do nich przyjechał Benjamin Netanyahu, to Norwegia ostrzegła, że go, czy zadeklarowała, że go łapie w kajdanki po prostu i ciupasem odsyła przed Międzynarodowy Trybunał w Hadze, który
będzie go sądził za ludobójstwo. Amerykanie się na ten krok nie zdecydowali. On tam występował w kongresie, co prawda przy oburzeniu społeczeństwa, ale został dopuszczony. Norwedzy, tak jak nie jestem może pod wieloma względami fanem tego, co wyrabiają, to tutaj moje brawka. Ale to tylko była drobna dygresja. Nie chodziło o ludobójstwo, o wojnę w 80 roku, chodziło o propagandę. Tutaj wykorzystano Igrzyska Olimpijskie dla propagowania, tak samo jak to zrobił Adolf Hitler, ideologii, tylko no, nieco odwrotnej. Chociaż czy odwrotnej, tak naprawdę jak się zastanowić, to, co dzieje się w tej chwili we Francji, również w Wielkiej Brytanii, zaraz się będzie działo w Niemczech, to jest dokładnie odzwierciedlenie mechanizmu, który w latach 30. zadziałał w Republice Weimarskiej. Zasiedziała elita, która przykleiła se zady do stołków, o czym wielokrotnie mówiłem, zagrożona buntem ludu, zagrożona dwoma radykalizmami, w końcu wybiera jeden z tych radykalizmów w nadziei, że nad tym zapanuje i najpierw rękami jednych radykałów zniszczy drugich, a potem jakoś sobie z tymi radykałami poradzi. Ten sam błąd, czy jeśli były w ogóle jakieś inne opcje, ale dokładnie to samo, co zrobiła niemiecka prawica w sensie właściwym, bo naziści nie byli żadną prawicą, to jest stalinowski dyskurs propagandowy, a już zwłaszcza skrajną. Zarówno oni, jak komuniści byli odmianą rewolucji lewicowej, ale to, co zrobili konserwatyści, nazwijmy ich niemieccy, z Hindenburgiem, że stwierdzili, że dobra, postawmy, otwórzmy drogę do władzy nazistom, to oni przynajmniej wykończą bolszewików, a z tymi nazistami na gruncie wspólnego szacunku dla idei narodowej dobra Niemiec jakoś się dogadamy. Otóż naziści nie mieli szacunku dla idei narodowej, bo jak mówiłem, idea narodowa dla Hitlera była tylko instrumentalną ideą. Jego ideą była idea rasowej, globalnej utopii. I tutaj mamy dokładnie to samo we Francji. Kiedy przerażeni prawicowym, narodowym radykalizmem czerpiącym ze źródeł patriotycznych, to w ogóle można nazwać radykalizmem, no w tym dyskursie radykalizmem staje się normalność, którą raczej Le Pen reprezentuje niż jakiekolwiek radykalizmy w tradycyjnym sensie. Ale w każdym razie umieszczając Front Narodowy na skraju, bojąc się go, elity europejskie, liberalne, tak samo francuskie, jak i w innych krajach, jak i w Polsce, postanowiły, stawiamy na skrajną lewicę. Rękami bolszewików zniszczymy nacjonalizm, a potem z bolszewikami się jakoś dogadamy na gruncie szacunku do demokracji. Otóż Mélenchon ma dokładnie taki sam stosunek do demokracji, jak miał przed laty Adolf Hitler, czy jak miał Józef Stalin, czy Lenin. To jest, w jaką stronę byśmy nie patrzyli, otwieranie skrajnie. I właśnie otworzono też częścią tego otwarcia na skrajną lewicę, częścią oddania jej narzędzi wpływu na społeczeństwo, było to nieszczęsne, odrażające widowisko, które było katastrofą nie ze względu skandalu. Wracam do tego, co sygnalizuję w tytule. Tylko to jest jeszcze gorzej. Putin pojawia się, bo wiem, że Putin się klika, dlatego napisałem, że to jest prezent dla Putina. Ale to jest prezent dla całego bloku antyzachodniego. Niespójnego w tej chwili, ale szukającego spójności, w czym to transmisja, którą obejrzały miliony ludzi na całym świecie, zmuszone ją oglądać z dziećmi, które chciały zobaczyć sportowców maszerujących, tak, z naszego kraju. Zmuszeni tym dzieciom zasłaniać oczy. Transmisja, którą tak specjalnie Francuzi zmontowali, żeby nie można było ominąć tych perwersów kręcących zadkami i przeciwną stroną. Wpadało to, widzieli Państwo, znienacka sprawozdawcy, którzy prowadzili sprawozdanie, nie widzieli tego montażu. Prawdopodobnie nikt nie został uprzedzony. Dopiero w retransmisjach na świecie można było coś z tym zrobić, powycinać. To celowo zrobili to Francuzi tak, żeby wszyscy to musieli obejrzeć, bo to jest to, co oni chcieli pokazać światu. No i pokazali. Co pokazali? Nie będę się bawił też, że de pokazali. Pokazali, że wszyscy, którzy walczą z Zachodem, mają teraz potężną narrację, że walczymy ze zgniłym, tak jak mówią w propagandzie komunistycznej, więc u nas jest to cokolwiek skompromitowane pojęcie, zgniły Zachód, tylko że ono padało w momencie, kiedy wszyscy widzieli, że tu jest zgnilizna, a tam to jest dobrobyt. I ten zgniły Zachód bardzo, bardzo Polaków śmieszył.
ale Chińczyków, Arabów, Afrykańczyków, południowych Amerykanów to nie będzie śmieszyć. Bo oni zobaczyli coś odrażającego. Dla islamu, przypomnę, Jezus jest też świętym prorokiem. Jest jednym ze świętych proroków islamu. Sparodiowanie go przez jakąś pacwę tłustą, niewiadomej płci, okropną, z koroną na głowie, udającą Jezusa, jest obelgą tak samo dla muzułmanów, jak i dla chrześcijan. I jest argumentem. I dla Azjatów. I dla mieszkańców Afryki, którą czy w ogóle nie sposób pojąć, Francja dostarczyła fantastycznego argumentu, że nie zasługuje na szacunek krajom afrykańskim w momencie, kiedy te kraje afrykańskie zrzucają jeden po drugim, wyrzucają Francuzów od siebie. Tak? To jest osobny temat na osobny film, który nie ja nagram, bo są specjaliści, którzy się tym zajmują. Proszę zajrzeć do Szewki, do Repetowicza, co oni zbierają, jakie dane na swoich mediach społecznościowych. W kolejnych krajach afrykańskich, dotąd frankofońskich, wybuchają rewolucje czy przewroty wojskowe sponsorowane przez blok rosyjsko-chiński. Pojawia się grupa Wagnera, jakkolwiek ona się tam teraz nazywa, bo chyba po odstawieniu Prigożyna to jakoś to inaczej nazwali. Przejmuje zyski z tego całego nielegalnego kopania kobaltu i tych wszystkich mafijnych interesów, które są finansowane gigantycznymi pieniędzmi przez zachodnie koncerny, które przecież korzystają, o czym wielokrotnie mówiłem, właśnie z tej niewolniczej siły roboczej, z wyzysku mafii, bo oni kupują bezpośrednio od mafii, sami sobie rączek nie brudzą. To nie oni te murzyńskie dzieci zabijają, które tam nie dożywają pełnoletności, bo w jakichś norach giną, gdzie ryją surowce, żebyście państwo mieli smartfony nowego typu i żeby tamci na tych smartfonach mogli odpowiednio zarobić. Tam nagle się pojawiają Rosjanie, a za Rosjanami się pojawiają Chińczycy i tam widzą w telewizji, oglądają igrzyska sportowe i widzą Francuzów, którzy dotąd uczyli ich języka, uczyli ich swojej cywilizacji. Z tej cywilizacji mogą się im jedynie te głowy obcięte podobać. To też durnie, o których wspominałem, szczęśliwy, że tak fajnie Francuzi pisowcom na złość zrobili, że splugawili te ich świętości, a to dobrze, prawda, niech pisowcy skaczą, jak tak ostachowiczowska małpa w klatce. Jakoś nie zwrócili uwagi, że gdyby znowu, tak jak w 1936 się odbywała olimpiada w Berlinie, no to właściwie kierując się takim poziomem wrażliwości, czyli powiedzmy wprost, takim zbydlęceniem, jakim się wykazało państwo francuskie, bo przecież nie było to prywatne przedsięwzięcie, no to Niemcy powinni wpleść jakoś w ceremonię otwarcia pasiaki, baraki i komory gazowe. To jest przecież ikoniczna część ich historii, równie ikoniczna jak dla Francuzów gilotyna. Dlaczego nie? Co i raz wybucha skandal, jak na Zachodzie się okazywało, że jakieś piecyki Junkersa, czy jakieś inne niemieckie wyroby w Malezji, czy gdzieś w Azji się reklamuje Hitlerem i tamtejsi ludzie mówią, no ale jak mamy reklamować, jak chodzi o to, że niemieckie, a jedyne skojarzenie, jaką nasi ludzie mają z Niemcami, to proszę bardzo, jak będzie olimpiada w Niemczech, ja się nawet nie zdziwię, jeżeli, tylko że może nie dożyjemy tej olimpiady, ponieważ proszę Państwa, na wojnie jest ogromnym, niezwykle ważnym elementem uzbrojenia, nie wiem, czynnikiem decydującym strategicznym, narracja. Dlaczego my tę wojnę prowadzimy? Bo ta wojna, która się dziś dzieje, proszę nie mówić, że żyjemy w czasie wojny na Ukrainie, a już zwłaszcza w Ukrainie, bo jak ktoś słyszy, ktoś tak po kacapsku mówi, to mam ochotę go wyrzucić za drzwi. Nie, mówimy o wojnie światowej. Bo trwa, toczy się, jak tu Państwa od dawna przekonuje, wojna hybrydowa, w której Putin jest akurat tym elementem prowadzącym wojnę zbrojnie na Ukrainie, ale też w Afryce na przykład, o czym się mniej mówi. Być może również wspiera jemeńskich, jak to nam nazywają, piratów, którzy zagrażają głównej zachodniej, amerykańskiej, ale też europejskiej arterii transportowej przechodzącej z Zatoki Perskiej, dlatego
zdaje się, Izrael dostał, żeby rękami Izraela niech się NATO przynajmniej przyda, chociaż generalnie przysparza ogromnego kłopotu Zachodowi, niech przynajmniej rozwali tam w Jemenie i rozwalił rzeczywiście. Więc Putin jest tylko tym elementem, który prowadzi akcję zbrojną. Natomiast Chiny, zgodnie ze swoją zasadą, niech się tygrysy gryzą, a my będziemy zza rzeki na to patrzeć. Chiny pracują nad stworzeniem bloku, potężnego bloku antyzachodniego, ponieważ te kraje, do których się odwołują, jak na razie nie do końca się lubią nawzajem i nie do końca się dają porwać do tej idei, od której wojna się zaczęła. Nie zaczęła się od wkroczenia Putina na Ukrainę, jak wielokrotnie przypominałem. Wojna się zaczęła od wspólnej deklaracji Xi Jinpinga i Putina w Pekinie o tym, że Chiny i Rosja w imieniu całej ludzkości pokrzywdzonej przez cywilizację zachodnią upominają się o godność, o dostatek i o właściwe miejsce pod niebem, jak to w XIX wieku Niemcy swoje imperialistyczne roszczenia uzasadniali, o należne miejsce pod niebem dla tych wszystkich krajów afrykańskich, południowoamerykańskich, azjatyckich. Indie niezbyt się lubią z Chinami. Wchodzą w związki gospodarcze, bo im się to opłaca. Ale Brazylia, wszystkie te kraje BRICS-u, afrykańskie kraje, to jest wszystko, na razie jest to w fazie montowania. Ale Chińczycy nad tym pracują, mają silne argumenty, także finansowe. I oto kretyni francuscy od Macrona dali fantastyczny prezent narracyjny, dlaczego współczesny Zachód jest do zaorania. No bo teraz każdy agitator w jakiejkolwiek formie pracujący, w dzisiejszych czasach to są głównie media społecznościowe, zwracający się do świata arabskiego, do świata afrykańskiego, do mieszkańców Ameryki Latynoskiej. Każdy, który powie, przecież widzieliście, czym jest współczesny Zachód. Tą stadem zdegenerowanych, dekadenckich, przeżartych, oszalałych już z perwersji, nie wiedzących, co jeszcze wymyślić zboczeńców. Patrzcie, to jest Zachód. To jest ten Zachód, który was wszystkich okradł. Który pławi się w tych zboczeniach swoich, ponieważ go na to stać, a stać go na to, bo grabił Indię latami, stuleciami, bo stuleciami grabił Afrykę, bo stuleciami... Ja wiem, też Douglasa Murraya czytałem, nawet państwu polecałem Wojnę przeciwko Zachodowi. Oczywiście, że to nie jest prawda, że źródłem dobrobytu Zachodu nie jest grabież kolonii, tylko w większym stopniu własna przedsiębiorczość. Ale w to wszyscy wierzą, nawet na Zachodzie. Tak zwani intelektualiści przyjęli ten punkt widzenia, że Zachód ma ogromne winy. No to teraz jest jeszcze narracja, prezent, fantastyczny prezent. Naprawdę, to co dał Macron w tej chwili do ręki wrogom Zachodu, nie było w dziejach wszelkich wojen tak fantastycznego prezentu. Ten ikoniczny, najsławniejszy agent wpływu, też zresztą Francuz, który przed II wojną światową za pieniądze niemieckiej ambasady wytworzył morderczego mema "Nie warto umierać za Gdańsk", który dotąd uchodził chyba za najsprawniejszego agenta wpływu, za najlepiej przeprowadzoną operację, jak to się fachowo nazywa, intoksykacyjną, to pikuś jest w porównaniu z tym, co dali Francuzi w tej chwili do ręki blokowi chińskiemu. Obraz Zachodu, który przecież będzie dla tych wszystkich zszokowanych ludzi. To, co nas szokuje, wyobraźcie sobie państwo, spróbujcie albo poczytajcie u fachowców, jak to musiało zostać odebrane w świecie arabskim, jak to musiało zostać odebrane przez Afrykanów, jak to musiało być odebrane wszędzie na świecie, w Azji, tej Azji, drugiej Azji, bez względu na to, czy bardziej patrzymy na wschodnią, czy na kraje Azji Centralnej. Wyobraźcie to sobie, jak to jest niesamowitą bombę po prostu podłożyli francuscy durnie pod NATO, pod całą cywilizację zachodnią, bez względu na to, czy teraz ktoś będzie się zwracał do Afrykanów. Tak, jedź tam, pogoń te wszystkie okropne, przegięte cioty i zabierz im ich pieniądze, bo to są twoje pieniądze, bo ci się należą. A po drugie, bo im teraz łatwo wklepać. Gdyby Europa się pokazała silna, otoczona czołgami,
z kolumnami maszerujących żołnierzy, ale pokazując tych te, zostanę przy tym określeniu, niech demonetyzują, jeżeli to nie wiem, czy to te okropne cioty paryskie, ten cały syfilis, który tam po prostu, cywilizacyjny, kulturowy syfilis, który tam pokazano. Niesamowite, nie mam słów i nie jestem w stanie pojąć, czy coś takiego mogło się stać dobrowolnie, przez przypadek, z głupoty samej czystej. No może, może jestem w stanie pojąć. Zaraz Państwu powiem, jaką mam tutaj teorię, ale nie można wykluczyć, że tak jak KGB przez dziesięciolecia finansowało świat amerykańskich i zachodnioeuropejskich uniwersytetów, hołubiąc tam marksistów rozmaitych w rodzaju pana Harrisa, ojca Kamali Harris, kandydatki demokratów na prezydenta USA, po to, żeby oni tam szerzyli marksizm, żeby przegryzali, niszczyli. No naprawdę, ten, jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał tego filmu Jurija Biezmienowa opowiadającego, jak pracowało KGB nad zachodnimi elitami, to niech obejrzy. Jeżeli tak pracowało KGB, to po pierwsze, KGB trochę podupadło finansowo, ale z tej wiedzy, tego know-how nie straciło. Po drugie, zyskało bardzo potężnego sojusznika chińskiego, który dystrybuuje ogromne pieniądze, który może dystrybuować być może na Zachodzie ogromne kariery. Jeśli patrzeć z innej beczki na to samobójstwo, jakie popełnia Europa, zaciskając śrubę obłędu klimatycznego, może to być skutkiem czystego obłędu, a może to być skutkiem obłędu sponsorowanego, ponieważ każdy element tego szaleństwa klimatycznego w Unii Europejskiej uzależnia ją coraz bardziej od Chin i zwiększa import surowców i półproduktów chińskich i zwiększa potęgę chińską w Europie. Temu służy między innymi polityka klimatyczna. Natomiast to szaleństwo kulturowe, jeśli nie jest sponsorowane bezpośrednio z Pekinu, na pewno nie jest bezpośrednio, oczywiście tego się nie robi bezpośrednio. Wiadomo, że tą fantastyczną przepowpownią sowieckich, rosyjskich w tej chwili i chińskich pieniędzy dla rozmaitych agentur na Zachodzie są różnego rodzaju przedsięwzięcia funkcjonujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej, również w Szwajcarii, w innych krajach Zachodu szeroko rozumianego, ale jeżeli nie to okropieństwo, ten syfilis telewizyjny z Paryża nie był dziełem sponsorowanych właśnie w ten sposób, jak zasponsorowali Niemcy gościa, który wymyślił, że nie warto za Gdańsk umierać, nie warto Hitlerowi się przeciwstawiać. Jeżeli to nie jest tak, to ja mam tylko jedną rzecz, którą jestem w stanie powiedzieć. Być może to wymaga rozwinięcia w jakimś większym filmie. Zachód jest w stanie takiego rozkładu, jak porównałbym to z tym, co w medycynie się nazywa chorobami autoimmunologicznymi. Komórki, które system immunologiczny, który w człowieku ma zwalczać rozmaite infekcje, niestety to się w naturze często zdarza, wariuje, szaleje, ulega jakiejś dewiacji i zaczyna niszczyć organizm, którego miał bronić. Cukrzyca, nie ta, na którą ja choruję, tylko tak zwana jedynka, jest tego jednym z wielu przykładów. Nagle wysepki insulinowe, które w trzustce, które produkują niezbędny do życia hormon, zostają przez układ odpornościowy potraktowane jako wrogie ciała obce i zniszczone. I człowiek jest pozbawiony tego i pozbawiony insuliny, umiera. Chyba, że mu się ta insulina w dzisiejszych czasach się podaje. Ale takich chorób autoimmunologicznych jest wiele. Otóż cywilizacja Zachodu wytworzyła pewną specjalistyczną grupę społeczną, która miała być czymś w rodzaju jej sumienia. Nazwano intelektualistami, zaliczono do tego artystów, różnych liderów opinii, naukowców, filozofów, obdarzono ich ogromnym społecznym szacunkiem właśnie po to, żeby oni napominali tu, a tu się dzieje krzywda. Niewolnictwo jest złe. Przekonali. Niewolnictwo zostało w cywilizacji białej jako jedynej na świecie zlikwidowane. Żadna inna cywilizacja nie uważa go za zło i się go nie wstydzi. Ale chętnie wytyka oczywiście Zachodowi. Kolorowi nie powinni być dyskryminowani. No, nie powinni być, rzeczywiście. Przekonali Zachód, dyskryminacja rasowa się skończyła. Inni, biedni, tak dalej. To gdzieś tam do pewnego momentu
szło to dobrze i nagle zaczęło się, że oto dyskryminowaną mniejszością jest ewidentny dewiant, jest ktoś, kto niszczy to społeczeństwo i owe białe komórki, prawda, które ten mechanizm immunologiczny społeczeństw zachodnich demokratycznych zwrócił się przeciwko tym państwom, zaczął promować wszystko, co szkodliwe dla społeczeństwa, brnąc w głębokim własnym przekonaniu, że broni przed nietolerancją, przed tego. No tylko tak umiem to wyjaśnić. Głupota modna płynie z góry, jest podchwytywana przez różnych jako coś dobrego, no skoro tak elity twierdzą. To jest nieszczęście i przekleństwo naszych czasów, którego ofiarą możemy paść jako cywilizacja. Na razie, cóż, padają osoby prywatne. I tu na koniec wyrazy solidarności z Przemkiem Babiarzem, który powiedział oczywistą oczywistość o piosence Johna Lennona, o której sam John Lennon mówił, że to jest piosenka komunistyczna. Powiedział, że tak, ta wizja jest wizją komunistyczną świata bez własności, świata bez Boga, świata bez jakichkolwiek hierarchii. To jest dokładnie wizja, którą się posłuchali komuniści. Słyszeli państwo to oświadczenie, które upadły, już nie chcę brzydziej mówić, Marek Krzyż wygłosił w telewizji, że tolerancja, że inkluzywność, tratatata, wszystkie te wielkie słowa, kpinami pana Babiarza. Jakimi kpinami? Co w tym było kpiny? No, krótko mówiąc, ostatni uczciwy człowiek został tej Sodomy wygnany i może to jest dla niego lepiej, że nie musi świecić oczami. Dla nas pewnie gorzej, bo przyślą jakieś osoby, tak jak w innych programach, jak w Pytaniu na Śniadanie czy innych niepolitycznych programach. Kogoś, kto nie ma pojęcia o sporcie, ale on będzie komentował za to w duchu odpowiednio słusznym, żebyśmy wynieśli, tak jak w 1936 roku mieli widzowie olimpiady wynieść przekonanie o rasowej wyższości i słuszności utopii rasowej, tak żebyśmy wynieśli ze tego wszystkiego. Przemku, wyrazy solidarności, dziękuję ci za to, że miałeś odwagę powiedzieć dwa słowa prawdy, wiedząc, że zostałeś z tego rozliczony. Współczuję, że zostałeś wplątany w to, ale korespondenci komentujący otwarcie jest nie widzieli tego, co przekazu, który był na bieżąco wrzucany tam z Francji. Myślę, że tak jak symbolicznie otwierała wiek XX wystawa w Paryżu, światowa wystawa, która była oczywiście tych symbolicznych otwarć jest wiele, bo szuka się takich cezur w historii, ale ta wystawa jest jako początek stulecia elektryczności i obozów koncentracyjnych postrzegana. Tak być może z uwagi na siłę rażenia tego widowiska pokazującego upadek i degenerację Zachodu całemu światu i tworzącemu fantastyczny cement narracyjny dla zmobilizowania, dla sklejenia bloku tak zwanych państw BRICS, globalnego południa, czyli bloku niezachodniego, który zabiera się pod kierownictwem Chin do rozprawienia się z upadającą cywilizacją zachodnią. Myślę, że to widowisko być może też będzie kiedyś ta olimpiada, w której sport kompletnie się nie liczy już, bo nie to było ważne. Te igrzyska olimpijskie być może będą też takim punktem zwrotnym w historii. Tak będą niedługo postrzegane jako symboliczny koniec stulecia dominacji cywilizacji europejskiej nad światem i panowania białego człowieka. Może się mylę, może się nie mylę. Sowa Minewry jeszcze nie wyleciała. Trudno patrzeć na wydarzenia współczesne, widząc wszystkie ich konteksty, ale nawet gotów byłbym się założyć o pieniądze, że tak przyszłość będzie ten moment historyczny postrzegać. Więc powtórzę, to było wydarzenie, to była katastrofa daleko, daleko, daleko przekraczająca to, co dostrzega większość komentatorów mówiąca o skandalu, o bluźnierstwie, o hańbie. Znacznie, znacznie gorzej.